Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. Oto Słowo Pańskie. Chrystus zmartwychwstał. Cieszę się, że z takim entuzjazmem odpowiadamy na to wezwanie, które dzisiaj zastępuje zwykłe dzień dobry, cześć czy inne pozdrowienia, nawet chrześcijańskie. Dzisiaj pozdrawiamy się wiadomością numer jeden, można powiedzieć newsem, który powinien ukazywać się na paskach informacyjnych wszystkich serwisów chrześcijańskich. Dziś pierwszy dzień świąt, można powiedzieć świąt nie dwudniowych, ale ośmiodniowych. Dzisiaj pierwszy dzień oktawy wielkanocnej. Chcemy to święto, tak bardzo dla nas ważne, rozłożyć w czasie, podzielić na małe fragmenty, delektować się jak niegdyś, gdy brakowało słodyczy. Pamiętam to z wczesnego dzieciństwa. Kroiliśmy kostkę czekolady na kilka części, delektując się smakiem słodyczy. Myślę, że ten obraz niech nam też towarzyszy przez całą oktawę. Zapraszamy do uczestnictwa we mszy świętej przez cały tydzień. Może to takie zaskakujące zaproszenie, ale każdy z tych dni oktawy. I jutro w poniedziałek, gdy będą mszy święte jak niedziela, ale też i we wtorek i w środę, aż do następnej niedzieli, każdy dzień oktawy wielkanocnej jest tym świętem zmartwychwstania. I będziemy się delektować małymi fragmentami Słowa Bożego, treścią tego, co niesie z radością orędzie wielkanocne. Dzisiaj krótko pierwsza część tego orędzia, tego delektowania się Słowem Bożym i Wielkanocą. Pierwsze słowa, pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii świątecznej brzmią: pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. I wtedy, gdy to zobaczyła, nie odważyła się wejść do środka, bo nie czuła się kompetentna, ale poszła do tych, którzy byli, do apostołów. Bardzo ważne trzy pierwsze słowa. Pierwszego dnia po szabacie. Kochani, jak powiedziałem we wstępie do mszy świętej, dzisiejszy dzień wielkanocny, dzisiejsze święto przypomina, jak się narodziła niedziela. Skąd się wziął taki wynalazek,
jak niedziela w kalendarzu. Ostatnimi czasy wkradł się w nasz słownik określenie weekend. Week to znaczy tydzień po angielsku, end to znaczy koniec. Tymczasem w świetle dzisiejszego święta nikt z nas nie może powiedzieć, że to jest koniec tygodnia. Niedziela nie jest żadnym końcem. Tak bardzo ważne są, moi drodzy, ktoś powie, że się czepiam słówek, to nie jest czepianie się. Słowa, które używamy, tak bardzo wchodzą w naszą mentalność, słownictwo, że kształtują nas i my po czasie zaczynamy według nich żyć. Jeśli mówimy, że niedziela to jest weekend, to i też tak traktujemy tą niedzielę. Ale gdybyśmy traktowali ewangelicznie, wymazali, może spróbować wymazać, kiedyś były takie próby w radio, słuchałem audycji, były próby zastąpienia słowa weekend jakimś innym, polskim słowem. I była wielka trudność. A to jest koniec, weekend. Tymczasem powinien to być według terminologii chrześcijańskiej week start. To jest pierwszy dzień. Niedziela narodziła się właśnie przez zmartwychwstanie Chrystusa. Napisał o tym, powiemy, że to jest takie, co w tym takiego niezwykłego. Ale skoro papież Benedykt napisał to w swojej książce, bardzo pięknej, zresztą jest w całej serii kilka książek Benedykta. Jedna z nich to jest Jezus z Nazaretu. Jest taka seria, kiedy właśnie pisze o zmartwychwstaniu, bo on tam życie Jezusa bardzo drobiazgowo omawia. Polecam tą książkę. Może i momentami jest trudna, ale warta do zapoznania się. I on tam się właśnie pyta, skąd się wzięła niedziela w kalendarzu? Jak to jest, że ludzie na całym świecie ułożyli kalendarz swojego życia właśnie tak, te dni, tygodnia i zatrzymują się w niedzielę? Niedziela, dawniej chrześcijanie mówili, dzień pański, dies domini, dies dominica, dzień Pana, dzień należący do Niego. I popatrzmy, stało się to przez to, że Chrystus zmartwychwstał. Żadne inne wydarzenie z historii nie ukształtowałoby kalendarza. Cały świat funkcjonuje, chciałoby się powiedzieć, od poniedziałku do niedzieli, a my mówimy od niedzieli do soboty. Niedziela jest pierwszym dniem nie tylko w układzie tygodni, ale też w hierarchii wartości najważniejszym dniem. Kochani, Ewangelii, jak się wsłuchamy w tym świetle, to opowiadają o tym, jak Żydom było trudno przeskoczyć mentalnie, że dla nich najważniejszym dniem tygodnia nigdy nie była niedziela. Dla nich niedziela była takim dniem, jak dla nas poniedziałek. Nie lubimy za bardzo poniedziałków, bo one to jest pierwszy dzień w pracy, w szkole, po odpoczynku, po przerwie. Idziemy znowu pracować, troszkę rozleniwieni, rozluzowani. Od poniedziałku, od rana pracujemy. I dla Żydów właśnie, jak siedzi do Ziemi Świętej i gdy my świętujemy niedzielę i cieszymy się zmartwychwstaniem, to oni idą do pracy, oni idą do szkoły. Oni świętowali w szabat, czyli w sobotę, zaczynając już w piątek wieczorem po zachodzie słońca. I dlatego te niewiasty, o których pięknie mówił ewangelista Marek wczoraj, gdy ktoś był wieczorem, to słyszał, one szły namaścić ciało Jezusa. Dlaczego? Skąd ten zwyczaj? I szły zastanawiać się, kto im odsunie kamień od grobu. A kamień był już odsunięty. Ponieważ Pana Jezusa pospiesznie pochowano. Pogrzeb odbył się natychmiast po śmierci. Popatrzmy, Wielki Piątek zmarł i w Wielki Piątek go tego samego dnia złożono do grobu. Nie dopełniono wszystkich zwyczajów, które były. Nie było na to czasu, bo szabat.
Także te kobiety chciały dopełnić to, co zostało zaniedbane przez pośpiech, bo szabat się zaczyna. Moi drodzy, jak kiedyś pojedziecie do Ziemi Świętej, zwróćcie uwagę na takie zegary w różnych częściach miasta, przy autostradzie. Ludzie się w piątek po południu tak śpieszą, tak pędzą. Dlaczego? Bo chcą zdążyć, wrócić do domu przed rozpoczęciem szabatu. I te kobiety też, one się nie mogły doczekać, kiedy pójdą do grobu namaścić ciało Pana Jezusa, bo nie było na to czasu wtedy. Trzeba było szybko pogrzebać, żeby ciało nie leżało przez szabat. A one też nie mogły wyjść z domu. Były takie obostrzenia, można powiedzieć dzisiaj modne słowo, obostrzenia. Nie wolno było sobie spacerować, chodzić zbyt daleko. Odpoczynek szabatu. I gdy tylko się skończył szabat, jakie to było dla nich ważne, od razu wystartowały do grobu, martwiąc się tym, co już było właściwie załatwione. Kto nam odsunie kamień? Przychodzą, a tam pusty grób. Ten szczegół z Ewangelii, który pokazuje i ten pośpiech pogrzebu, i te dopełnione czynności, które chciały uczynić kobiety potem właśnie rano, w niedzielę, w pierwszy dzień tygodnia. Pierwszy po szabacie, można powiedzieć, dla nich wtedy. Pokazuje, jak w mentalności już tych ludzi bardzo ciężko miało przeskoczyć to myślenie, że to nie szabat od teraz będzie najważniejszy, ale niedziela ze względu na wydarzenie zmartwychwstania. Kochani, koniec tej pierwszej lekcji, pierwszej z 8. Jak się uda, to i jutro, i w kolejne dni też postaram się, jeśli będę miał okazję głosić Słowo Boże, to właśnie będziemy delektować się treścią wielkanocną, bo jest ona przebogata. Można by było godzinami dzisiaj, ale niech nam wystarczy tylko to. Niech w naszej głowie też przeskoczy, w świadomości naszej hierarchii wartości, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia. Nie tylko w kalendarzu, ale pierwszym ze względu na ważność, ze względu na zmartwychwstanie. Dziś napisałem na swoim Facebooku, wielu to medium używa, nie trzeba to z tego robić wielkiej tajemnicy, napisałem: Chrystus zmartwychwstał, jeśli zmartwychwstał w Tobie. Amen.